gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów ryć. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobie mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja próba tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Zaczekaj, muszę cię złapać. Bardzo mi się podoba takie latanie. Zupełnie jakby się płynęło po wodzie. Aha, lecimy, lecimy. Szkoda siły marnować, kiedy można tak fruwać. O, zabawny pojazd. Zmaźcie szybko, jesteście za ciężki. Zmaźcie, słyszycie, szybko, bo spadniemy. To było nieprzewidziane lądowanie. Hej, gdzie jesteście? Zobacz, leci tutaj. Uciekajmy szybko, bo nas złapie. Aha, pewno bawią się w ciuciu babkę. Zimno. Zaraz zimno, któregoś złapie. Zimno. Ależ on śmiesznie wygląda w tym kielichu na głowie. Zimno. Możesz mnie gonić, jeśli chcesz, ale ja nie jestem tym, kogo szukasz. Ojej, kogo ja gonię? Przecież mówiłem ci, że nie jestem tym, kogo szukasz. Jestem Gucio. To bardzo wesoła zabawa. Aha. Czy moglibyśmy się pobawić z wami? Bardzo byśmy się chcieli pobawić w ciuciu babkę. Czy możemy się do was przyłączyć? O, ślimaki. Oczywiście, że możecie. Przecież one nie potrafią są fruwać. Są takie powolne, my je od razu złapiemy. A jak będziemy wyliczać, kto ma być ciuciu babką, skoro ślimaki nie mają palców? To nie jest żaden problem. Zamiast pięciu palców różki wysuniemy w mig. A, to co innego? Raz, dwa, trzy. Ja chcę szukać. Jeśli Maja chce szukać, to niech szuka. No szukaj nas, szukaj. Uwaga, zaczynamy. Zaczynaj szukać, Maju. Szybko, tutaj. Uważajcie, ślimaczki, zaraz was złapię. Zimno. Ciuciu babką jesteś ty, więc nas szukaj, raz, dwa, trzy. Rączki ma, nóżki ma, a na głowie dzwonka kwiat. Śmiewaj się ze mnie. Ja zmęczyłem się tym lataniem, odpocznę sobie chwilkę na gałęzi. Hopla! Ej, złaź ze mnie! O, przepraszam. Co to za zwyczaje, żeby siadać na gałęzi, nie spojrzawszy nawet na nią? Nie tylko pan jest na świecie, to bardzo nieładnie myśleć tylko o sobie, o swoich wygodach. Ojej. O! Zawsze byłem ciekaw, jak powstaje sieć pajęcza. Przyjrzyj się, jak on to robi. Aha, to on po prostu przeplata nitkę. Trzeba przyznać, że świetnie mu to idzie. Hej! Dlaczego szarpiesz moją sieć? Chcesz mi ją zniszczyć? Ani mi to w głowie. Zostaw to, słyszysz? Co to za głupie żarty?
Nie wiem, dlaczego uwziąłeś się na mnie, przecież nie zrobiłem ci nic złego. Pracowałem nad tą siecią cały dzień. Bardzo mi przykro, nie chciałem tego zrobić. Pomogę ci ją zreperować, zobaczysz, jaki jestem zręczny. Zostaw, tu się nic nie da zrobić. Nie, 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 a to naprawię. Zniszczyłem twoją sieć i muszę ją zreperować. Co ty wyprawiasz? Wiążę nitki. O nie, 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 proszę cię, zostaw już moją sieć i idź sobie stąd. Troszkę się poplątało. Złap mnie, złap mnie. Oj, zdaje się, że tam ktoś bawi się w chowanego. Och, a myślałem, że już się nigdy ode mnie nie odczepi. A to ciuciu babka. Złap mnie, złap mnie, złap mnie. Tu jestem, szukaj mnie, szukaj, szukaj. Ojej. No łap mnie, mała pszczółko, łap, łap, jestem tuż przed tobą, wystarczy wyciągnąć ręce. Dlaczego mnie nie łapiesz? Lecę tuż przed tobą, łap mnie, łap mnie. Ojej, gdzie ona jest? Ach, tam. Gdzie? No dlaczego mnie nie łapiesz, mała pszczółko, dlaczego? Nie uda ci się. Złapałam cię, no i co teraz powiesz? Zaskoczyłam cię, co? Ej, tak, 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 rzeczywiście zaskoczyłaś, nie sądziłem, że złapie mnie taka mała pszczółka. Kogo ty złapałaś? Jak to kogo? Ojej, kim pan jest? Jestem chrząszczem. Mam na imię Pucek. Bawcie się dobrze. Znam tutaj wszystkie chrząszcze, ale ciebie nigdy nie widziałam. Bo mieszkam w lesie za łąką. A dlaczego tak nagle posmutniałeś? Wam to jest dobrze, wesoło się bawicie. A czy w tym lesie, w którym mieszkasz, nie urządzacie żadnych zabaw? No wiesz... Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? Daj mi spokój. Powiedz, co ci jest. Nie widzisz, jaki jestem wielki i gruby? Nikt się ze mną nie chce bawić. Teraz już wszystko wiesz. Maju, chodź wreszcie, chcemy się bawić dalej. Ale ja... Chodź, czekamy na ciebie. Chodź, Pucku, będziemy się dalej bawić. Co, ja też? Oczywiście, im nas więcej, tym lepiej. No już, nie ociągaj się. Pierwszy raz ktoś zaprasza mnie do zabawy. Już lecę! Ja będę krył! Już mogę? Jeszcze nie. 22, 23. Jeszcze nie. Gdzie tu się schować? I już mogę szukać? Tak, już możesz. A więc do roboty. Gdzieście się schowali? O, zdaje się, że tam się coś poruszyło. Ej, ślimaki, widzę was. Ojej, dlaczego znalazłeś nas tak szybko? Ponieważ jestem bardzo spostrzegawczy. Ej, złaź stamtąd. Znalazłem cię. Ja się nie bawię w chowanego. Jestem Biedronką i bardzo się dziwię, że tego nie zauważyłeś. Pierwszy raz widzisz takie kropki. Tam się coś poruszyło. Założę się, że tam się schował jeden z tych chrząszczy. Mam cię! Oj, przepraszam panią, szukałem chrząszcza. Znowu nic. Ratunku! Uciekajmy, przejdźcie na pomoc! Na pomoc, uciekajmy! O, ratunku!
Nie widziałeś przypadkiem trzech chrząszczy i dwóch pszczół? A kuku, a kuku! Tam jesteście. O, teraz już was mam. Jak pan śmie wpychać się do tego mieszkania? Przepraszam. Dlaczego pan porządza zmianę? Proszę nas zostawić w spokoju. Ratunku na pomoc, ktoś trzęsie w wiatrze. Co się dzieje? Co to za wiatr? Proszę nas zostawić w spokoju. Nie zrobiłyśmy panu nic złego. Niechura, uciekajcie. Uspokójcie się, nie chcę wam zrobić nic złego. Chcę tylko wytrząsnąć z tych kielichów dwie pszczoły. Co ty wyprawiasz? A jednak was znalazłem. To jakiś kobiet. To chuligan próbował mnie wyciągnąć z ziemi. Bezczelnie zajrzał do mojego mieszkania akurat w chwili, kiedy się przebierałam. Tak, uciekaj, jeżeli nie chcesz mieć z nami mrówkami do czynienia. I z nami wszystkimi. U nas nikt nie ma zwyczaju dokuczać innym. Wiecie co, polecimy gdzie indziej. Wy też odchodzicie? Tak, musimy iść, bo zwiędnie nam sałata. Zaczekajcie, dokąd tak nagle wszyscy się spieszycie? Daj spokój, Maju, zostaw ich. Ale dlaczego oni wszyscy uciekli? Nie przejmuj się, Maju, ja już się do tego przyzwyczaiłem. Wiesz, Pucku, zdaje mi się, że oni nie chcą się z tobą bawić, bo ty jesteś dla nich za silny. Jesteś bardzo silny i bardzo nieostrożny. Nie zastanawiasz się, co robisz. Och, przepraszam. Masz rację, Guciu, nie zawsze zdaję sobie sprawę z mojej siły. Jest pewien sposób na to, żeby się stał Pucku inny i pozyskał sobie wielu przyjaciół. A jaki? Dziwię się, że jeszcze na to nie wpadłeś. Musisz przez pewien czas nie jeść. Kto nie je, bardzo szybko staje się słaby. A kto jest słaby, czyli nie ma siły, nie może tej siły użyć. To chyba jasne jak słońce. Gdybyś znał tyle powiedzonych, co ja, umiałbyś stosować je w różnych sytuacjach. Jedno z nich mówi, słabego nawet lekki wietrzyk przewróci. Już widzę, jak będziesz padał co krok. Guciu, jak możesz wygadywać takie głupstwa? Świetnie, Guciu, to doskonały pomysł. Od dzisiaj jem o połowę mniej, a od przyszłego tygodnia nie będę w ogóle nic jadł. Będę tak długo głodował, aż stanę się słabszy od Biedronki. Ach, jak to będzie cudownie. Nikt wtedy nie powie, że nie chce się ze mną bawić. Dzień dobry, Pucku. Dokąd się tak spieszysz? Jak się czujesz? W dalszym ciągu nic nie jesz? Dzisiaj mija czwarty dzień odchudzania. Moim zdaniem powinieneś już z tym skończyć. Już na pewno jesteś bardzo słaby. Nie. Próbowałem dziś rano. Ciągle jeszcze rzucam szyszką jodłową dalej niż inni. Jestem jeszcze stanowczo za silny. Widzę, że ci świetnie robi ta kuracja odchudzająca. Jesteś w doskonałym nastroju. Jedyne, na co sobie pozwalam, to kilka kropel rosy rano i wieczorem. A i raz! Oho, czuję, że jestem coraz słabszy, ledwo uniosłem tę belkę. Jak to będzie cudownie, gdy któregoś dnia spróbuję ją podnieść i upadnę pod jej ciężarem. Tak. Hej, Pucku, zostań z nami jeszcze chwilę! Nie lataj tyle, posiedź trochę, porozmawiamy sobie. Ugh.
Ojej, kręci mi się w głowie. Nie dam rady. Nareszcie jestem słaby, to znaczy, że nie na próżno się gładziłem. Patrzcie, kto tam idzie. To Filip z puckiem. Jak ty śmiesznie wyglądasz z tym puckiem na plecach. Może i śmiesznie, ale chcę wam powiedzieć, że przez ten wasz idiotyczny pomysł z kuracją odchudzającą on zupełnie stracił siły, chociaż nie czuję, żeby aż tak znacznie stracił na wadze. Chyba nie masz zamiaru leżeć tak na mnie cały dzień. Ojej, ostrożnie, ledwo trzymam się na nogach. Taki jesteś słaby, pucku. Tak, cudownie słaby i taki szczupły. Jak wam się podoba moja figura? Zupełnie spadł ci brzuch. Zmieniłeś się nie do poznania. W takim razie osiągnąłem to, co chciałem. Jestem chudy i słaby i ledwo się poruszam. Teraz mogę się bawić, nie robiąc nikomu krzywdy. Chodź z nami. Coś takiego. Już można. Brawo! No, Pucku, teraz twoja kolej, chodź! Moja? Oczywiście, mała, bądź tak uprzejma i podejdź do mnie, bo nie mam siły, żeby cię nieść. Ale proszę, żeby pan był ostrożny. Słyszałam, że jest pan niezwykle silny. Jestem już gotowa. Nie bój się, malutka, jestem teraz słabszy od Biedronki. Nie udało mu się. Powinieneś się rzucić o wiele mocniej. Wiem, że powinienem, ale ja do tego rzutu zebrałem wszystkie siły, jakie tylko miałem. Wreszcie jesteś słaby. Tak, jesteś słaby. Zostawcie mnie, nie mam siły. Czy to nie cudowne, że jesteś słaby. Teraz najsłabszy z nas wszystkich? Nawet my pszczoły jesteśmy ciebie silniejsze. Teraz już nikt nie boi się, że zrobisz mu krzywdę. Hurra, pyszek jest słaby. A więc jednak oni mieli rację. A ja zawsze myślałem, że siłacze są nam potrzebni i że też powinni być lubiani. Juhu! Raz, dwa, trzy! 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 Przestańcie tak krzyczeć, muszę wam coś powiedzieć. Stało się nieszczęście. W starym drzewie utknęła moja przyjaciółka. Próbowałam ją wyciągnąć, ale nie dałam rady. Czy ktoś z was mógłby mi pomóc? Oczywiście, już tam lecimy. Ja też. Ratunku, pomóżcie mi na pomoc. To tutaj. Biedaczka. Wyciągnijcie mnie. Musimy rozszerzyć też parę. Chodźcie, spróbujemy wszyscy razem. Nie damy rady, jesteśmy za słabi. Pucku, a może ty byś mógł coś zrobić? Owszem, Maju, ale 10 dni temu, kiedy byłem silny. No tak, zapomniałam. Pucku, teraz wreszcie zrozumiałam, że nie powinieneś się było odchudzać. Tacy mocni i silni jak ty potrzebni są po to, żeby pomagać słabszym. Tak uważasz? A więc ta głodówka była niepotrzebna. Przepraszam, żeśmy cię do tego namówili. Wcale się nie gniewam. Zaczekajcie tu na mnie. Przepraszam, panie. Czy chcecie czegoś ode mnie? Nie. Ojej, jak on silny. Dobrze, że on znowu stał się taki silny.
A, to znowu ten chuligan. Co się dzieje? Uwolnił ją! Hurra! Uwolnił ją! Hurra! Czy nic się pani nie stało? Było strasznie ciasno, ale na szczęście nic mi się nie stało. Miała pani wielkie szczęście, że przeprowadziliśmy tutaj Puczka, który jest bardzo silny. Tak, miałam wielkie szczęście. Doprawdy nie wiem, jak mam mu dziękować. Och, on to zrobił z przyjemnością. Niech pani już stąd wyjdzie. Tak, tak. Zaczekajcie, ja ją stąd wyniosę. Jest osłabiona. Ojej, znowu zaczyna się to samo. Chce dobrze, a wychodzi źle. Bardzo panią przepraszam, chciałem pani pomóc. Potrąciłem panią tylko dlatego, że jestem taki gruby. Proszę mi wybaczyć, to naprawdę nie moja wina. Jestem taki niezręczny. Nie wiem, czy się kiedykolwiek zmienię. Zupełnie nie rozumiem, za co mnie pan przeprasza. Jestem zachwycona, że poznałam takiego dzielnego i silnego chrząszcza. Czy pani mówi to poważnie? Przecież gdyby nie pańska pomoc, zginęłabym w tej szparze. To prawda, to prawda. Z tego wszystkiego zapomniałem się pani przedstawić. Mam na imię Pucek. Och, to bardzo ładne imię i świetnie do pana pasuje. Ja mam na imię Amanda. Jeśli pan pozwoli, chciałabym zaprosić pana na szklaneczkę soku drzewnego, chyba że nie ma pan na to ochoty. Nie, jakże mógłbym nie pragnąć spędzić choć kilku chwil z tak uroczą damą. Moje gratulacje, Pucku, może wkrótce zaprosisz nas na wesele. Kto wie, kto wie. Panie Pucku, czekam na pana, proszę za mną, za mną. A więc żegnajcie, przyjaciele. Do zobaczenia, Pucku. Do widzenia, do widzenia. Życzymy dużo szczęścia z panią Amandą. Sympatyczny był ten Pucek, prawda? Za to w następnej opowieści poznacie kogoś bardzo niesympatycznego. A mianowicie mojego brata. Myślicie pewnie, że to brzydko mówić tak o rodzeństwie. Ale kiedy poznacie mojego brata bliźniaka, na pewno zgodzicie się ze mną. Ten nic powinna rozrabia na naszej łące, a wszyscy będą myśleli, że to ja. Na moje nieszczęście jesteśmy do siebie podobni jak dwie krople wody. Do zobaczenia. W wersji polskiej udział wzięli Maja Ewa Złotowska, Gucio Jan Kociniak, Filip Andrzej Gawroński, Pucek Tadeusz Włodarski, pani chrząszcz Zofia Gładyszewska i inni. Piosenkę o Maji śpiewał Zbigniew Wodecki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Opracowań Filmów w Warszawie.